Niniejszy, ostatni odcinek kariery Michała Pola przedstawia wyłącznie jego zmagania w Lidze Mistrzów w sezonie 2024-25. Po tym jak AC Milan Michała Pola został w końcu ponownym mistrzem Włoch, a także bez problemu zgarnął puchar za Ligę Europy i to wyłącznie dzięki grze rezerw, cel na nowy sezon mógł być tylko jeden, a mianowicie tym razem nie liczy się nic poza Ligą Mistrzów. Witajcie moi kochani, jak widzicie udało się podnieść AC Milan z kolan, odzyskana Serie A, jest mistrzostwo. Wygrana Liga Europy. Teraz ostatnie marzenie. Ruszam po Ligę Mistrzów. The Champions musi wrócić do Milanu. Milan, inne zespoły gonią. Trzeba gonić Real Madryt pod względem zdobytych trofeów. Ruszam po Ligę Mistrzów wraz z nowymi nabytkami. Timothy Weah, czyli syn legendy Milanu, Giorgia Weah. Fajnie jest z dzieciakami byłych wielkich piłkarzy, jak Christian Maldini. Próbowałem ściągnąć też Rivaldo Juniora, no ale trochę nie ten poziom. I Maxima Julita, młodego chłopaka, ale zdecydowałem, że najlepiej będzie, jeśli ściągnę Neitana Ake, dlatego że on wygląda jak nieślubne dziecko Ruda Julita, więc będziemy mieli namiastkę Ruda Julita. Zresztą moim zdaniem on jest nieślubnym synem Ruda Julita. Także trzymajcie kciuki, ruszamy po The Champions. Trenerowi Polowi udało się ściągnąć połowę z wyznaczonych przez siebie zawodników, bowiem do syna Giorgia Weah dołączył także Guendouzi, który bez wątpienia wesprze środek pola, od którego gry na najwyższym poziomie zdecydowanie wiele zależy. Ciekawe ruchy mogliśmy zaobserwować także w świecie, gdzie wśród trzech najpotężniejszych transferów znalazła się przeprowadzka Kamila Jóźwiaka z Kaiserslautern do Manchester United, no a przecież to też jest talent oszlifowany przez Michała Pola, który w taki sposób skompletował drużynę przed nowym sezonem. W bramce Donnarumma oraz rezerwowy Donnarumma, więc akurat tutaj zbyt wiele się nie zmieniło i wielkich roszad kibice nie doczekali się także w defensywie, w której największą zmianą są wyższe oceny ogólne u wszystkich zawodników, wśród których największy progres w ostatnich miesiącach zaliczył bez wątpienia Aarons. W pomocy nie jest wcale gorzej, gdyż tutaj nie dość, że już wszyscy odwalali świetną robotę, to doszedł nowy okrutnik. No a więc jak widać są ogarnięci kompletni środkowi pomocnicy, ale są także niezwykle szybcy skrzydłowi, no i trudno wymagać tutaj czegoś więcej, tak jak trudno wymagać czegoś więcej od napastników, o których Michał Pol już odpowiednio zadbał, no bo Luke Bakio, Timothy Weah i Richarlison są nie tylko świetni, ale są dla siebie także świetną konkurencją stojącą na równym, wysokim poziomie i to pobudzać będzie ich do dalszej pracy. My tymczasem przechodzimy już do pierwszego meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów, do którego Milan podszedł jako lider Serie A. Fenerbahce nie wydawało się być zbyt wymagającym konkurentem, lecz o dziwo to właśnie drużyna z Turcji otworzyła wynik spotkania i mamy 1-0. Na odpowiedź trzeba było nieco poczekać, ale w końcu w drugiej połowie meczu Richarlison obiegł pół boiska, wyłożył piłkę do Weah i ten takim wbiciem futbolówki do pustej bramki przywitał się z Ligą Mistrzów. Bowiem, jeśli chodzi o pożegnanie pierwszego meczu w tych rozgrywkach, zrobił to oczywiście po ówczesnym zdobyciu bramki na wagę zwycięstwa. Milan zgarnia 3 punkty i przechodzi do kolejnego spotkania przeciwko Lyonowi, które odbyło się 1 października i w którym z racji na drobny uraz nie mógł wystąpić Weah, no ale oczywiście na duet Luke Bakio i Richarlison zawsze można liczyć, gdyż to właśnie ta dwójka wjechała do bramki Francuzów jako pierwsza i ostatnia, bowiem ten mecz zakończył się wynikiem 2-0 po trafieniu potężnego Belga. Niebawem po tym spotkaniu Michał Pol zrobił porządki w szkółce juniorów, w której ostało się już raptem 2 zawodników i w związku z tym trzeba było zadbać o nowe nabytki, no a więc trener wysłał skauta do Polski, by ten poszukiwał nowych, młodych, utalentowanych i perspektywicznych bramkarzy zdolnych zrobić karierę niczym Jerzy Dudek. My wracamy już jednak do trzeciego grupowego meczu Ligi Mistrzów przeciwko Hoffenheim, które zostało wyjaśnione przez Weah z prędkością hajty na pas. 1-0. To wcale nie był koniec, bowiem syn stał się chyba szybszy od ojca i Timothy Weah spenetrował samodzielnie pole karne, podwyższył wynik spotkania.
Na to trafienie przeciwnicy o dziwo byli w stanie dość szybko odpowiedzieć, dość przypadkową bramką, ale Lea był tego dnia nie do zatrzymania i w 87 minucie skompletował swojego hat-tricka w barwach AC Milanu, za co naturalnie otrzymał stosowną kartę specjalną FIFA 25, no ale po prostu tutaj nie ma czego komentować. Jaki ojciec, taki syn i ciekawe jedynie, czy ten młody też zostanie kiedyś prezydentem. Nie wiem, ale wiem, kto wygra w kolejnym rewanżowym meczu przeciwko Hoffenheim. Lea wbiega w pole karne i wrzuca piłkę, jakby grał przed chwilą FIFA 21, a tam nieoczekiwanie dopada do niej Luke Bakio i mamy 1-0, którym ostatecznie zakończył się cały mecz. Nieco więcej działo się w kolejnym starciu z Fenerbahce, które tym razem wyjaśnione zostało przez Richarlisona już w 15 minucie, no ale to wcale nie był koniec, bo już podczas następnego ataku piłkarze Michała Pola przeprowadzili następną akcję rodem z FIFA 21 i o dziwo zakończyła się ona sukcesem, a później jeszcze raz pozwolili sobie na to samo i znowu się udało, chociaż tym razem do piłki w powietrzu dopadł Timothy Weah, który ustalił finalny wynik na 3-0. Po 5 meczach fazy grupowej było jasne, że Milan zmasakrował całą konkurencję i bez względu na przyszłość ma pewny awans z pierwszego miejsca, dlatego ostatnie spotkanie przeciwko Lyonowi Michał Pol rozegrał na wpół rezerwowym składem i delikatnie mówiąc, jego podopieczni zbytnio się do niego nie przyłożyli, przez co mecz zakończył się remisem. Ostatecznie w przerwie od Ligi Mistrzów w zimowym okienku transferowym doszło do kilku ciekawych posunięć na rynku, a najciekawszym z nich było przejście Konate do Juventusu, no który i tak nie ma raczej zbyt dużych szans, by odzyskać w tym sezonie mistrzostwo kraju. I co prawda, chociaż Michał Pol nie zamierzał przeprowadzać żadnych transferów, to do szkółki juniorów dołączyło dwóch młodych, utalentowanych i perspektywicznych bramkarzy, wśród których zdecydowanie wyróżnia się Kamil Wójcik, aczkolwiek co z niego wyrośnie, pożyjemy, zobaczymy. No a tymczasem wracamy na europejskie boiska, gdzie kolejnym rywalem Milanu w dwóch meczu zostało AS Monaco, wyjaśnione przez Guendouziego, Kluiverta i Weah w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. 1-0. Ten rezultat nie widniał jednak zbyt długo na tablicy wyników, gdyż 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy Justin Kluivert przebiegle wykręcił się w polu karnym przeciwników i wjechał do ich bramki. Przy czym, jak się okazało, to była tylko rozgrzewka przed rewanżem, no bo oto doczekaliśmy się meczu na San Siro. 9 minuta, McKennie, potężny strzał sprzed pola karnego i Milan prowadzi już w tym dwumeczu wynikiem aż 3-0. Co prawda gości z Francji stać było na zdobycie bramki honorowej, ale finalnie na tym trafieniu zakończyła się ich przygoda z Ligą Mistrzów, podczas gdy Milan Michała Pola 9 kwietnia przystąpił do kolejnego pojedynku z o wiele potężniejszym przeciwnikiem, PSG, z którym cała rywalizacja zdecydowanie bardziej niż w ataku rozstrzygnęła się w obronie. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1-0 po bramce Richarlisona, a w tym drugim, rozegranym w Paryżu, nie padła ani jedna bramka i oznacza to tyle, że potężni czerwono-czarni Michała Pola awansują do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie już 30 kwietnia czekała na nich ekipa Atletico Madryt, która na szczęście wykazywała się nieco mniejszą konsekwencją gry w obronie, co bardzo szybko wykorzystali Luke Bakio i spółka. 1-0. Przez kolejnych kilkadziesiąt minut tego meczu nie działo się zbyt wiele ciekawego, lecz w samej jego końcówce Weah podbił piłkę do Richarlisona, a ten spokojnie ją przyjął i strzałem z półwoleja pokonał bramkarza, podczas gdy rewanż na San Siro okazał się być nudny jak flaki z olejem, no ale także oznaczał on tylko tyle, że Milan Michała Pola awansuje do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Lecz zanim do niego przejdziemy, powiedzmy formalnie, że na innych frontach czerwono-czarni zgarnęli dosłownie wszystko, co się da, a będąc konkretnym, Superpuchar Europy z Atletico Madryt, Copa Nazionale z Napoli, Supercopa z Juventusem, do tego Mistrzostwo Włoch, gdzie w lidze wszyscy rywale zostali dosłownie zmiażdżeni, no ale też co się z tym wiąże, dwaj najlepsi strzelcy ligi należą do Milanu, najlepszy asystent ligi należy do Milanu i jak się można domyślać, bramkarz, który zachował najwięcej czystych kont w tym sezonie, także należy do Milanu. Michał Pol zgarnął do tej pory dosłownie wszystko, co się dało, no ale to nie ma
znaczenia, bo jedynym podstawowym celem tegorocznych rozgrywek jest Liga Mistrzów, a o to trofeum będzie trzeba zawalczyć 31 maja na Old Trafford przeciwko przepotężnej Barcelonie. Cały stadion zapełnił się kibicami po brzegi, widzowie zasiedli również przed telewizorami dookoła globu i rozpoczął się najważniejszy piłkarski spektakl tego roku, w którym Anthony Martial nabił Donnarumę, a Marcus Rashford dobił piłkę do pustej bramki i mamy 1-0 dla FC Barcelony. To już minuta 22, w której Justin Kluivert oddał potężny strzał finezyjny, lecz jak widać zabrakło dosłownie centymetrów, bowiem piłka trafiła w poprzeczkę. Minuta 41, po wrzutce z rzutu rożnego strzał przewrotką oddaje Fernandez, lecz teraz z kolei to Ter Stegen stanął na posterunku i bez problemu złapał futbolówkę. Aż w końcu doczekaliśmy się doliczonego czasu gry do całego meczu, w którym Richarlison zabawił się z rywalami i podał piłkę Kluivertowi, który podciągnął ją nieco pod pole karne i odegrał z powrotem do Brazylijczyka, a ten źle ją przyjął. Ta odbiła się prosto do rąk niemieckiego bramkarza, który celowo przytrzymał ją trochę, no i poczekał, aż sędzia zakończy mecz. Co jak widać, no ostatecznie się stało. AC Milan Michała Pola, który wygrał w tym sezonie wszystko, przegrał to, co było najważniejsze. Dymy, moi kochani, dymy. Zobaczcie, jaki futbol bywa przewrotny i okrutny. Wygrałem wszystko, co było do wygrania, wszystkie trofea w sezonie 2024-25, oprócz tej wymarzonej Ligi Mistrzów, no 0-1 w finale z Barceloną. No myślałem, że się nie podniosą po tym kryzysie cyrku z odejściem Leo Messiego w 2020 roku. Myślałem, że Josep Bartomeu ich jednak na długie lata dobije i zmilanizuje, ale wstał z kolan Milan, wstała niestety też i Barcelona tylko i aż finał. Kończę tę moją piękną przygodę. Myślę, że troszeczkę udało mi się rozsławić polską myśl szkoleniową. Teraz wracam do Polski, zobaczymy, czy PZPN da mi poprowadzić reprezentację. A wam wszystkim bardzo chciałem podziękować za to, że byliście ze mną, że kibicowaliście. Grande Milan, to była cudowna przygoda. Dzięki za wszystko, zwłaszcza mojemu asystentowi Domanu. Trzymajcie się, to była kapitalna przygoda i do zobaczenia gdzieś na piłkarskim szlaku. Ciao ragazze, ragazze, buona sera tutti, ciao! No cóż, taka jest nieprzewidywalność futbolu, takie jest piękno futbolu i takim akcentem kończymy tegoroczną karierę z FIFA 20. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!